No i kolejny dzionek. Co prawda słońca nie ma, niebo jest całe w chmurach, że tak powiem, nawet nie chmurach, jest po prostu całe pochmurne. Nie ma nawet żadnego prześwitu. Zresztą popatrzcie. Ale w Tatrach Polskich ma być podobno nawet ładnie, więc czemu nie? Pojedziemy, zobaczymy, przejdziemy się. A gdzie? Poczekajcie. Do zobaczenia.
No i dotarłem. Pogoda, jak widać, teraz w Zakopanem jest super. Jest słoneczko, nie ma chmur, błękitne niebo, popatrzcie. Więc prognoza nie kłamała. Teraz na szlak. A gdzie? Zobaczycie. Będzie pięknie. Normalnie na ulubioną górę w polskich Tatrach idę przeważnie szlakiem niebieskim. Tylko że teraz jest zamknięty do 4 października, więc idę żółtym. Jest na razie mniej widokowy, bo niebieski prowadzi już szczytów, ale też jest ładnie. No i te widoki teraz, kurde bajka! No i połowa drogi ze mną. Plan się powiódł, udało mi się dotrzeć tutaj, w ulicę Murowańca, bez żadnego odpoczynku. Liczyłem na to, by jak najszybciej pokonać ten odcinek. No i zrobić tu małą przerwę, by uzupełnić kalorie, napić się. I to w bardzo ładnym otoczeniu. Patrzcie. W samym środku kadru jest kościelec. O właśnie. Pięknie tam się idzie, ale to nie jest mój dzisiejszy cel. Pięknie, nie? Ja to rozumiem. Takie drugie śniadanko w takiej okolicy. Ach, no to przerwa i później w drogę.
to, co lubię. Wrzesień to jest najpiękniejszy miesiąc, żeby chodzić w góry. Dzień jeszcze długi, nie jest za gorąco. Przeważnie pogoda jest piękna. No i ludzi prawie nie ma. Naprawdę. Można pójść na cały dzień w Tatry. W przeciwieństwie do maja, czerwca, lipca, gdzie jest zagrożenie burzami. Trzeba wychodzić czwarta, piąta. No i wracać na dół, żeby być na później 13-14. A teraz we wrześniu można wyjść o 10 i zejść na 20. No i mówię, zero ludzi. Pięknie jest. No i przyszedł czas na drugą przerwę. Jakieś godzina 40 od pierwszej minęła. Jest. Pewna przełęcz. I widoki naprawdę. No i cel osiągnięty. Jestem na najpiękniejszej górze z najpiękniejszymi widokami, jak dla mnie, w polskich Tatrach, czyli Świnica. Jezu, powiem wam, że było dosyć ciężko. Naprawdę, w momentach mówiłem, kurde, chyba nie dojdę. Ale motywacja tych widoków spowodowała, że tu jestem. Popatrzcie. Oczywiście polska strona standardowo, mgła, mleko, nic więcej. Fajnie to widać. Chmury idą do granicy, idą do góry i z powrotem wracają na Polskę. Ale przynajmniej Słowacja. Całkowicie pięknie widoczne. Trochę się rozrzedziło. To można zobaczyć, jest kościelec na wyciągnięcie ręki. Tutaj szczyt Świnicy. Patrzeć zawsze, jak tu jestem, to mi mało, mało i mało. Mógłbym siedzieć godzinę, dwie i nadal będzie mi mało. Zresztą to są naprawdę najpiękniejsze widoki w Tatrach.
świnicy. W tle Dolina Pięciu Stawów. Po prawej stronie Griwan. No i oczywiście granica z Polską, chmury idą do góry i wracają. Dla mnie rewelacja. Coś pięknego, naprawdę. Idealnie. Warto tu przyjść, warto się przemęczyć, bo droga nie jest wcale taka prosta, szczególnie jak nie chodzi się regularnie. Ale idealka, naprawdę. Warto. Takie spotkanie to rozumiem, co innego niedźwiedź. No i to już chyba ostatnie ujęcie w Tatrach. Zbliża się zachód słońca, robi się ciemnawo. I tu chyba to jest jedyne miejsce, gdzie jeszcze coś będzie widać. Później już tylko schodzę w las. No, już ciemno. Nocka zastała, cały dzień spędzony. Zaliczam go do naprawdę udanych. Nie ma to jak połączenie jazdy na motocyklu plus spacerów w górach. To tak jakby, nie wiem, seksowna twoja loba czekała na ciebie w łóżku, a dodatkowo miałbyś z nią ciepłe domowe ognisko. Piękna sprawa, naprawdę. A teraz co? Przebieram się, siadam. Przyjemność z jazdy i do Krakowa. Servus.